Dzisiaj zabiorę Was na wycieczkę szlakiem zbrodni niejakiego Hansa Joachima Modrowa, członka Zelbschutzu, Niemca, winnego śmierci co najmniej kilkuset Polaków na terenie powiatu świeckiego. Czym był Zelbschutz? Zelbschutz to po polsku znaczy tyle mniej więcej co samoobrona. I Zelbschutz był taką przybudówką do SS, rekrutującą się z mniejszości niemieckiej na terenie Rzeczpospolitej. I jej zadaniem naczelnym tej organizacji Zelbschutzu była walka z żywiołem polskim. Co głównie sprowadzało się do mordowania Polaków w krytycznym momencie. I Modrow z tego zadania postawionego mu przez Zelbschutz wywiązywał się celująco. Jesteśmy w Jastrzębiu Pomorskim. Za moim plecami jest budynek stacji. To tutaj właśnie przy samej stacji znajdowała się kiedyś remiza. No teraz jest nowa remiza. W tej remizie byli trzymani Polacy do rozstrzelania. Oni byli potem prowadzeni tam do majątku. W majątku, w stodole, w stajni, przepraszam, byli obierani ze wszystkich wartościowych przedmiotów i prowadzeni tam na stracenie. Drogą, którą Polacy gonieni przez Zelbschutz szli na śmierć tam, ale skręcimy z drogi i podejdziemy do pewnego ciekawego miejsca, które jest po drodze. Jesteśmy w miejscu nekropolii właścicieli ziemskich, właścicieli majątku w Jastrzębiu, Detmeringów. I tutaj ten przewalony kamień, no to jest widomy ślad po pochówku tutaj tego Wiktora Detmeringa, który zginął od kuli kłusownika, a prawdopodobnie został zamordowany przez niejakiego Modrowa. To właśnie jest jego płyta. Ale tutaj obok mamy kolejne przewalone nagrobki. I tam widzimy datę też zgonu jednego z Detmeringów z roku 1925. Dziwnym trafem. Akurat kiedy nastał tutaj na majątku, wrzeniwszy się w rodzinę Detmeringów, nasz przyjemniaczek, nastąpiła jakaś dziwna epidemia wśród Detmeringów. Przypadek? Nie wiemy. W każdym razie na pewno był ludobójcą. A tutaj widać, że miejscowa ludność szukała skarbów i to są wkopy w krypty na tym grobowcu i no chyba szukali skarbów, bo jak wiadomo Niemcy byli zawsze obwieszeni złotem, jak faraony. No i jesteśmy na miejscu. Tutaj właśnie odbywały się rozstrzeliwania Polaków, którzy byli pędzeni z majątku w Jastrzębiu właśnie w to miejsce, w urobisko Piachy. Zobaczcie, naturalny kulochwyt. Tutaj Polacy byli rozstrzelani. Jest miejsce teraz upamiętnione. Ekshumacje odbywały się po wojnie. Z tego co wiem, to wyszczególniono 67 osobników, ale to leżało tutaj dużo więcej ludzi, tylko że Modrow był na tyle inteligentny, że w 1944 roku zaczął wykopywać zwłoki i palić, więc zatarł część śladów. Teraz przemieszczamy się do kolejnego miejsca związanego z Modrowem i z rzezią Polaków tutaj, w roku, która zaczęła się w roku 1939, była kontynuowana w czasie okupacji. W tej... I kolejne miejsce związane z Modrowem. Tutaj widzimy miejsce pamięci narodowej, w które wsiąkła krew no, około 10 tysięcy Polaków zamordowanych w latach 1939-1940 przez Zelbschutz. No oczywiście nie mogło tutaj zabraknąć Modrowa, chociaż nazwisko Grünow częściej jest spotykane wśród zeznań świadków tej zbrodni tutaj. Natomiast Modrow tu na pewno przyjeżdżał, uczestniczył w zbrodniach tutaj dokonywanych na Polakach. Podobnie jak w lesie pod Jastrzębiem Pomorskim, tak samo i tutaj Niemcy w 1944 roku przyjechali i zaczęli za pomocą więźniów z obozu Sztutow palić zwłoki, niszczyć te zwłoki, zacierać ślady zbrodni. Także też ta liczba 10 tysięcy jest zupełnie estymacyjna. Polacy dowożeni byli tutaj przez Zelbschutz ciężarówkami, wypakowywani z ciężarówek po czterech, początkowo przynajmniej według nielicznych zachowanych relacji, no bo mało kto to przeżył. I w tych wszystkich mordach brał udział także Modrow. Modrow tutaj mordował Polaków. Po co ten cały materiał? Otóż chodzi o to, że Hans Joachim Modrow jest postacią na poły mityczną. Dlaczego? Ponieważ
otchłaniach internetu nie udało mi się natrafić na żadne pewne zdjęcie, które by pokazywało tego zbrodniarza. Kiedy IPN umył ręce, umarzając śledztwo w sprawie jego zbrodni, uważam, że ofiarom należy chociaż tyle, żeby na widok publiczny wystawić zdjęcie tego kata. I jeżeli gdzieś Państwo macie zdjęcie, które można pewnie zidentyfikować jako zdjęcie Hansa Joachima Modrowa, bardzo bym prosił o kontakt ze mną. Dziękuję.